Witam Was serdecznie w nowym odcinku z Recenzowanych. Dzisiaj pomówimy sobie o dwóch komodach z kolekcji Rustyk. Czym się charakteryzują, czym się różnią, na co warto zwrócić uwagę. Zapraszam Was do oglądania. Komody, o których chcę Wam dzisiaj powiedzieć, to model 7x1 i model 3x6. To są tylko dwie z wielu komód w kolekcji Rustyk, ale dzisiaj skupimy się na nich. Co charakteryzuje te meble? Przede wszystkim bardzo solidne wykonanie. One są zbudowane z grubych, masywnych elementów z litego drewna. Ciekawy efekt daje wykończenie. One są olejowane, a następnie woskowane takim pięknym, ciemnym woskiem, który nie tylko daje kolor, nie tylko eksponuje usłojenie drewna, ale również powoduje, że te meble są bardzo przyjemne, bardzo miłe w dotyku. No i oczywiście zabezpiecza je, konserwuje, chroni przed uszkodzeniami. Co ciekawe, co charakterystyczne. Ręczne szlifowanie, ręczne wykończenie. Tutaj we wszystkich krawędziach widać pracę ludzkich rąk. One są zaoblone, ładnie zeszlifowane. Uchwyty, ręcznie kute, ręcznie wykonane. W przypadku tej komody zwróćcie też uwagę na te okucia. One dodają fajnego wyglądu, fajnego designu tym meblom. Jeśli chodzi jeszcze o komody z tej kolekcji, tutaj zastosowano drewniane prowadnice. One mimo to pracują bardzo lekko, szufladę możemy wysunąć bardzo daleko. Przez to, że one są dosyć ciężkie, dosyć masywnie skonstruowane, nie ma obawy, że one nam tutaj wypadną. Możemy je wysunąć naprawdę do końca, bardzo daleko, dzięki czemu też jakby korzysta na tym funkcjonalność tych mebli. Możemy tutaj pomieścić naprawdę dużo, szuflady są pojemne, szuflady są bardzo praktyczne. Ale teraz skupmy się chwilę na komodzie 3x6. To jest taka zgrabna komoda stosunkowo niewielkich rozmiarów. Ona ma 122 cm szerokości i 80 cm wysokości. Będzie idealna do salonu, ale sprawdzi się również na przykład w sypialni jako bieliźniarka, jako alternatywa dla dużej szafy. Wyposażona jest w trzy rzędy szuflad. Tutaj też fajnie wygląda ich układ. Na górze mamy trzy mniejsze szuflady, następnie dwie i na samym dole jedną szeroką. Komoda 7x1 z kolei ma trzy szuflady tutaj pod blatem, również bardzo pojemne, również na drewnianych prowadnicach, a pod spodem zobaczcie trzy pary drzwiczek, za którymi kryją się półki. Taką półkę możecie sobie również wyjąć, jeżeli potrzeba jest większej powierzchni, przechowywania wyższych przedmiotów. To jest komoda, która bardziej z kolei sprawdzi się w jadalni, w kuchni, jako mebel do przechowywania zastawy, do przechowywania obrusów. No ale niekoniecznie, ja tutaj też nie chcę Wam tych mebli szufladkować, nie chcę Wam ukierunkowywać, bo to są meble bardzo uniwersalne. Ona fajnie też będzie wyglądać w salonie, też będzie fajnie wyglądać w przedpokoju. W ogóle taką ciekawostką i fenomenem kolekcji Rustyk jest to, że one są bardzo, bardzo uniwersalne. Sama w pierwszym kontakcie z tą kolekcją złapałam się na tym, że pomyślałam, piękne meble, ale do wnętrz w stylu po prostu wiejskiej chaty. Nic bardziej mylnego. W kolejnych odcinkach pokażę Wam ogrom możliwości, jakie daje ta kolekcja. Te meble sprawdzą się we wnętrzach oczywiście rustykalnych, ale również we wnętrzach nowoczesnych, we wnętrzach industrialnych. Nawet udało nam się kiedyś stworzyć bardzo fajną, bardzo ciekawą stylizację z takim orientalnym zacięciem. Także obserwujcie nasz kanał, czekajcie na kolejne odcinki, dlatego że tam zobaczycie, co można jeszcze stworzyć z kolekcją Rustyk, jakie wnętrza można stworzyć z tymi meblami. Na dziś bardzo dziękuję Wam za uwagę, zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału. Obserwujcie nas również na Facebooku, tam znajdziecie mnóstwo inspiracji, mnóstwo prezentacji pozostałych naszych kolekcji. Na dzisiaj to wszystko, do zobaczenia.